Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku rozpakówki. Dziś nowość od Eurolighta, jest to Hazer NH10, najmniejszy z hazerów, które są dostępne w ofercie tego producenta. Zobaczmy, co jest w środku. I tak, mamy instrukcję obsługi. No, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie ma tu instrukcji w języku polskim, natomiast no, przy hazerach i przy wytwornicach myślę, że ona nie jest aż tak bardzo potrzebna. Jeżeli nie wiecie, jak uruchomić wytwornicę, to temu zapraszam Was do innego odcinka rozpakówki, gdzie prezentowałem właśnie mini wytwornicę dymu. No i co, oprócz samego hazera mamy dwie pianki zabezpieczające. No i oczywiście sam hazer. Co tutaj? Jak widać, mamy przewodowy pilot umieszczony na stałe. Na tylnym panelu mamy oczywiście włącznik. O, regulacja jakby mocy wypuszczanego dymu. Bezpiecznik i oczywiście kabel zasilający. Tutaj na boku też również widać jakby taki wskaźnik napełnienia zbiornika. Z przodu oczywiście sam wyrzut mgły. Co jeszcze? Warto wspomnieć, że tutaj, jak podaje producent, Hazer jest w stanie wyprodukować około 5 metrów sześciennych dymu. Moc grzałki, właściwie nie ma podanej mocy grzałki w instrukcji, znaczy nie w instrukcji, tylko na pudełku, bo przeczytałem to zanim zacząłem rozpakowywać. Jest tylko podana łączna moc 400 W, czyli można się spodziewać, że grzałka ma około 350 W. No nic, zobaczmy jak działa, jak go podłączę. Nalewając płynu, doczytałem jeszcze, że czas nagrzania, pierwszego nagrzania wytwornicy to 2,5 minuty, jak podaje producent. Waga 3,5 kg bez napełnionego baniaka. No i oczywiście i pojemność baniaka to 1 litr. Tak jak widzimy, po włączeniu baniak podświetlił się na fioletowo. Podejrzewam, gdy się nagrzeje, zmieni kolor. Już od samego włączenia wytwornicy słychać dźwięk wentylatora. Na pewno też słyszycie w kamerze. Poczekajmy, aż się nagrzeje i zobaczymy, jak wypuszcza parę przy różnych ustawieniach pokrętła. No, minęły 3 minuty, baniak koloru nie zmienił. Tutaj pali się zielona dioda, powiem szczerze, że nie spojrzałem, podłączając go, czy ta dioda już się świeciła, czy zapaliła się przed chwilą. Skręcę teraz na minimum, skieruję w stronę kamery, no i spróbuję, czy się uda, czy nie. O, mamy włączone, czyli przycisk zapadką, czyli trzeba pamiętać, żeby ewentualnie go wyłączyć i przekręcając podkrętłem, wytwornica zaczyna wydawać dźwięk. Na razie jeszcze parę nie widzimy. O. W tym momencie pokrętło mam ustawione na pionowo, na 12. Zaskoczyło. Myślę, że to chyba był pierwszy i takie zanim zaciągnęła płyn, więc dlatego na sucho pracując było to tak głośno. Teraz jak słyszycie, tak naprawdę tylko słychać szum wydobywającej się pary. Skręćmy może teraz na... za 10. Tak jak na zegarze za 10, tak teraz jest ustawiona ta parownica.
Próbujemy jeszcze zmniejszyć. Teraz jest ustawienie, można powiedzieć, zegarkowe na za 15. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zegar wskazówkowy, wracamy do pionu. Tak wytwarza parę przy ustawieniu na 12. A tak to już jest pełna moc działania tej wytwornicy. Słyszymy teraz tylko wentylator i szum wydobywający się pary. Myślę, że w klubie czy na jakiejś imprezie w ogóle nikt nie zwrócił uwagi. Zresztą w tym momencie, jak na taką małą wytwornicę, naprawdę o tej pary daje dużo. Myślę, że na ustawieniu takim mniejszym przy niewielkich salach w zupełności wystarczy. Ja Wam dziękuję. Zapraszam Was oczywiście na kolejne nasze odcinki. Jeżeli Wam się podoba, lajkujcie. Jeżeli Wam się nie podoba, piszcie, co Wam się nie podoba, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytania od produktów, piszcie też do nas, oczywiście do Elefixa. Albo zapraszam Was w Warszawie na ulicę Górczeską 37. Do zobaczenia. Cześć.